Bardzo pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister. Przygotowując się do dzisiejszego tego wystąpienia, wszedłem na forum kierowców, którzy jeżdżą w zasadzie tymi samochodami, tirami. I dwa pytania mi się nasunęły, takie najważniejsze, które chciałem tutaj pani minister przy tej okazji, nie przeszkadzam, chciałbym zadać pytanie, bo to z forum kierowców. Jeden kierowca pyta tak. Wiele rzeczy tu zostało poruszonych już. Kwestia tych niesprawnych viaboxów, viatoli. I to sprawiło bardzo duże zamieszanie, że ci wszyscy musieli to płacić kary bardzo wysokie, ale o tych karach już to było mówione. Ale była jeden taki ciekawy był zapytanie, co ma robić. On ma jeden samochód, przedsiębiorca, ale to nie jest duży samochód, powyżej 3,5 ton i jeździ zarobkowo, jeździ dostawczo, ale tak samo tym samochodem jeździ do domu i przekracza ileś tam 80 czy ileś kilometrów i też jeździ po tych bramkach. No i dodatkowo musi płacić. To jest pytanie. Nie wiem, jak można odpowiedzieć na to pytanie. I drugie pytanie było bardzo dosyć istotne. Czy nie można by było zamienić tych kar zamiast kierowców to na właściciela firmy transportowej? Bo kierowcy, tam zauważyłem, bardzo często skarżą się, że on nie wie, czy zapakował mu tego boksa, czy nie zapakował, więc w związku z tym on w zasadzie w różnych sytuacjach są. Więc to jest bardzo istotne pytanie. I poruszę jeszcze jedną kwestię, która tu już była wcześniej też wymieniana, ponieważ alternatywą dla transportu kołowego, drogowego jest transport kolejowy. Tonokilometra. Ile kosztuje ten tonokilometr przewozu na kolei? Taka można by było, czy była analiza ekonomiczna prowadzona przewozu kolejowego i przewozu drogowego, kołowego, bo to jest bardzo istotne. To wszystko można by było ewentualnie przerzucić na tory. Jest to okazja przy tym wszystkim zamieszaniu, więc chciałbym tą analizę ewentualnie dostać na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani.